Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyk. Zapraszam was na już nasz czwarty odcinek Zagrajmy w Saints Row 4 i ze mną jak zwykle jest Wilku. Przywitaj się pięknie. Tak jest, dzień dobry, witam was. Dzień dobry, i na sam początek chciałbym... No super. Na sam początek chciałbym wam zademonstrować, że tych klastrów, które tam mieliśmy troszkę w misji, jest całkiem tutaj sporo na cały świecie. Zobaczcie, tam zazwyczaj tutaj akurat tak dziwnie wyszło, że jest mnóstwo tego na dachach. Może dlatego, że mamy akurat jedną z najważniejszych supermocy, super skok. Osobiście trochę żeśmy już zebrali i nawet ulepszyłem sobie już ten super skok i mogę skakać teraz znacznie wyżej. No, może tak znacznie to przesadzam, ale możemy sobie tak bez problemu. Ojej, teraz to już jest w ogóle. Tak mówisz, one są właśnie na jakichś budynkach, na jakichś stacjach benzynowych. No, nie ma z czego, no, tak jest pełno. Zazwyczaj nie trzeba tak wskoczyć, ale powiedzmy sobie szczerze, to widać bardzo łatwo to zauważyć tak naprawdę. Z daleka, z ulicy dosłownie. Jeszcze jedna fajna rzecz. Patrzcie, co potrafi superbieg. Możemy dowolnie odpychać samochody. To jest po prostu mega, mi się to podoba. No, na autostradzie, pod prąd i jest ekstra. Nawet każdy samochód zachowuje się tak, jakby był ze steropianu. No ale my nie o tym. My dzisiaj mamy do zrobienia bardzo poważne misje. Dzisiaj na razie skupimy się faktycznie na tych misjach głównych. Póki co. Później, gdy my będziemy mieli jakoś trochę więcej czasu na nagrywanie i tak dalej, to będziemy sobie... pierdoły. No, to będą pierdoły, to dodatki, misje poboczne, ja będę śpiewał i tak dalej. No, tam ja będę szał zakupowy. Ostry shopping. Póki co, rozpoczynam misję główną, poznaj zasady, zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Tak więc, ja już klikam. Akurat nie mogę. Dlaczego nie mogę? Typowo. Mogę. Jakie mamy w ogóle misje? Jak jesteś zajęty, jak cię... Daj jeszcze raz. Nie jest za jedno. Jest, działa. Dobra. Pięknie. I od razu hatstenka ładnie. Dzięki. No, generalnie mi się wydaje, że te początkowe misje główne są tylko one nam mają pokazać mniej więcej, co my tutaj możemy faktycznie robić, co my tu jesteśmy w stanie wykonać, nie? No tak, no kurczę, no Zinowie, co to jest za przeciwnik, powiedz mi? Nie, tam pip. Przynajmniej, no chyba, że to nie tacy zwykli, no to nie wiem. Nie, no za mnie, jak zwykły policja. Ej, poczekaj trochę na mnie, bo ty tam znowu wszystkich rozwalisz i co? A, bo ty klastry zdobywasz. Nie, skaczę sobie. Ale nie, no jest mega po prostu. Wydałeś podróż. Już, no. Powiedz mi, wydałeś już jakiś klastry, tak? Tak, ja sobie co ulepszyłem. Co sobie ładowałeś? Ja sobie ulepszyłem, powiem ci... Ludzi też możemy fajnie przebiegać. Ja sobie ulepszyłem skok i mogę wyżej skakać. A, nie, ja sobie ustawiłem większą prędkość sprintu. Też dobra. Jak wszystko? Dobra, czyli rozwalamy generatory. U góry są, widzę. Strzeżone przez sztyk. To ja tam może wskoczę. Możemy w nich wbiegać? Też dobra sprawa. Ciekawe, czy możemy być szybsi niż kule. Drugi. Bij drugi. Ten jeden będzie szybciej. O, są też klastry. To wszędzie jest. Widzę, że tego naprawdę jest tutaj... No bo to są takie... Powiedziałbym, że tysiące nawet. No wiesz, żeby ulepszyć te moce, potrzebujemy ich strasznie dużo. No a twórcy nie chcą utrudniać chyba raczej gry, bo tu chodzi o zabawę. No to po cholerę robić z tego jakiś niewiadomy... Co ja w ogóle? No jak to wyłączyć, jestem ciekaw. Wiem, jak jest skąd broń włączony. Co to jest za czas? Co tak pyka? Ja wyszedłem tak troszkę. To nie wychodź. Nie będę wychodził. I co, rozwalasz ten generator? No właśnie poczekaj, bo jakąś ruską broń miałem włączoną i tak sobie nie radziłem trochę. I wylautuje. Spoko, bardzo mi się naprawdę to podoba, że wreszcie nie mam nieskończonej ilości zdrowia. No, tak, to w trójce, czyli muszę... Nie, ale tam była też skończona ilość zdrowia, tylko dosyć szybko się regenerowała. No, ale mi się w ogóle nie regeneruje, chyba że nie kupiłem po prostu... Kiedy? Regeneruje się. Wystarczy, że do ciebie nie strzelają. No, ale nie, schowałem się i nie regenerowało się. To nie wiem, może strzelali, no, ale... Regeneruje się, na pewno. No może. Dobra, lecimy bardzo do końca. Bardzo powoli w takim razie. No, naprawdę, ale naprawdę, te supermoce tak dosyć... Sprawiałem, że ta rozgrywka jest taka bardziej żywa, bo... No tak. Steelport możemy bardzo szybko podróżować, nawet bez samochodów, nie? Dokładnie. O kurde. Dobra, tarczy, ja pierdzielę. Rozwaliłeś ich?
Nie, no jeszcze jeden został. Z kopala i tyle. Z kopala w dupala. I możemy nawet podnieść ej, te tarczy. Patrz, co się dzieje, ej, nie. Poczekaj, mam nadzieję, że się gra nie wyłączy. Rozłączyło mnie? Gra zatrzymana, tak. Już wracamy. No coś zrobić. Bo muszę to nagrać po prostu. Co? No znowu wyłączyły. Co? Jakie u mnie są błędy? Dobra, gramy dalej. Nie ma co. Potem będzie dodatkowy filmik. Tak, dodatkowy filmik. Błędy u Wilka. Co ty bijesz? Kontroler. To trzeba było zrobić. Tak. Tylko 6 takich hotspotów jest. I zrobił się niebieski i z nieba leje się deszcz ognia. A, to są te potworki, co dostały władzę, nie? Mhm, naczelnik. Co? Jak? Jakiś... I co my z tym zrobimy, jak go wchłoniemy? I możemy schłodzić broń jakoś. Jak się schładza broń? No pojawiało się to na pewno, ale no nie pamiętam. R. Te lasery głupie się przegrzewają. No to fajnie wymyślili, fajnie, naprawdę. Ty masz Quick Time Eventy, czy tylko no, ja miałem, teraz? Ale właśnie... Wchłaniam go, jak w Prototype. D. A, to trzeba na ten. Trzeba pokonać jego moc. Moja siła woli jest silniejsza niż twoja siła woli. A, ładnie. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them... Ej, dlaczego tego nie tłumaczą? No. Wybuch odblokowany. A, czyli wchłaniając tych pomocników otrzymujemy nowe supermoce. Wow. Ale mi też dodało, czy nie? Tak, wybuch. Faktycznie mi też się pojawiło. A nie, umiejętności mrożący wybuch. Wybierz mrożący wybuch, dobra. No. Moce, wybuch. Mróz. Zamrażaj wrogów, po czym zadawaj im podwójne obrażenia. Ale super, jak się tego używa, nie? No nie wiem, mi coś kazało F1 kliknąć, ale jak z tego korzystać? Elementy, ulepszenia. Wybuch, ładowanie. Szybsze a, ładowanie. Wiesz co? Środkowy przycisk myszy. Aha, no to super, tego mi nie powiedzieli, nie? No właśnie nigdzie tego nie powiedzieli, ale ja się domyśliłem. Widzisz, dobra. Wybierz F1. Gdzie my teraz jesteśmy, że tak? No nie, uderz we wrogu mrożącym wybuchem na Q, po czym i zabij. Oszukuję. A, na Q też idzie, bo to się rzuca tak jak granaty, wiesz? A, dobra sprawa. Czyli granaty kółeczkiem też można, tak? Tak, tak. Rzucać, fajne. Dobre, to jest fajne, mi się to podoba. No, z tymi mocami im się udało. Naprawdę. To jest naprawdę mega ekstra. Naprawdę polecam każdemu, jak ktoś grał w trójkę, no to może fakt faktem zauważycie tu mnóstwo podobieństw, ale te supermoce nadają rozgrywce takiej świeżości, że to faktycznie na dodatek by się nie nadawało, nie? No, możemy im wybaczyć to, że nas zrobili kolejny. No, możemy, no bo to było takie żerowanie na hajsie, ale wiesz. Tu widać, że coś dodali faktycznie. Wewnątrz ścian. Czy ściany też można rozpieprzać? What the fuck? Co ci wyskoczyło? A tobie? Ja mam taką kamerę, że nic nie widzę. Aha. Wo. Co jest? Jak go mam zestrzelić, jak nie mam czym? Jak nie masz czym? Dobra, czyli supermoce mogą także niszczyć te tarcze, które dostają. No okej. Okay. Czyli taka lepsza wersja, fajniejsza. No i okej, co tu mam zrobić? Koniec treningu! Zimno i gorąco, ukończono! Ale ty człowiek, śmiesznie wyglądasz w tym kaszkiecie. A ty myślisz, że z wąsami w kapeluszy to co, do twarzy ci? A jak? Ajax! Ajax powiedział. Możesz teraz użyj F1, aby szybko przełączyć. Super, właściwie dobra. Póki co chyba nie mamy między czym przełączać, prawda? Bo mamy tylko jedną... Mamy sprinty, to są pasywki. No tak, no właśnie, mamy tylko jedną umiejętność aktywną, nie? No. Więc tak troszkę tutaj przesadzili. O, teraz żeby ten klaster wydobyć, musimy w niego zwyczajnie strzelić tym mrożącym czymś. Tak mówisz, że wystarczy?
No jak jest w tym, nie, no jak jest w murze, nie? W ścianie. No. A to ja takich normalnie nie widziałem, znaczy widziałem... No bo nie było, nie było do tej pory, nie? Dopiero jak zdobyliśmy tą moc, to się dopiero ujawniło. O kurczę. Trochę tych klastrów można pozbierać, te supermocy, ale to będziemy... No, będziemy się będziemy trochę po. To nawet, nie wiem, poza odcinkami, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba nudne trochę, takie bieganie, takie skakanie po dachach. No. My sobie wiadomo, to zdobędziemy, bo to się przyda. No, no ale, a póki co to... Aha. A póki co to chyba trzeba włączyć następną misję. Siedzę na Gzymsie. Siedzę na Gzymsie i spoglądam ze spokojem na moje wielkie miasto. Rozpocznij zabawę w kotka i myszkę. To rozpocznij. Rozpocząć? Bawimy się? No. Ale nie! Misję włączcie ci jeden. No to była misja, taka, czy taka, taka dodatkowa, prawda? Ale nie robimy tego. No robimy wyrwić się z symulacji. No to bierz jakąś misję, a nie tutaj. Musimy wrócić na Ziemię, no. Taka misja. I've constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Right. Super. So what's the deal with this Zin invasion, kids? Gdzie mamy iść? Tam jest wyjście. To lecimy. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is... W tym momencie faktycznie samochody są chyba bezużyteczne. No, nie, ale wiesz, te moce się ale nie, kończą, fakt, nie? Fakt, no już się zmęczyłem. No. Ty co, ty skaczesz, tak? No, no to chyba się aż tak nie zużywa. Przy okazji sobie trochę... Łańcuch skoku, wow. No w sumie. In a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Właśnie. Bo ciekawe, gdzie jest to ciało prezydenta, nie? Mm-hmm. W sensie nasze ciało, naszej postaci, skoro my jesteśmy. Nasz umysł jest uwięziony w Matrixie, to gdzie jest nasze ciało, nie? Nie jesteś zainteresowany, co się dzieje z twoimi wąsami? Kurde. Właśnie pływają sobie w morzu, czy tam jeziorze, czy czym. To twój umysł z wąsami, a twoje ciało z wąsami to co? A nie wiem, co tam chodzi. Tylko ja ciało, prawda? No tak, ciało, ciało, ale wiesz. Ciało do ciała i by może chciała. Nie, wydaje mi się, że tak jadę tak samochodem. Na samochodem jest krócej jednak. Na rowerze. No jak ja mam nitro, to wiesz, co. Dobra, jadę autem. Będę prędzej. No, będzie chyba. Jednak tysiąc metrów to już jest całkiem sporo do przebiegnięcia. Nie warto chyba się aż tak bawić. Może potem, jak ta moc będzie faktycznie tak ulepszona... Dobra, to tak, ja może jakieś klastry tak w tym fest. Momencie... No, ja po drodze zbiera, ja tam dojadę, no. No, chyba już dojechałeś, nie? Prawie. Nie, zaraz jestem. Ale jak tą moc ulepszymy, to faktycznie może potem będzie taka lepsza, ale póki co to nie jest aż tak szybka. Jak samochód z nitrem, to tutaj, no, niestety... No ja mam niby ulepszoną troszeczkę prędkość, no ale wiesz, to jest pierwszy jakby stopień ulepszenia. Drugi poziom, no, to jest za mało. To nie... O, tu są drzwi. Wysiadka. No i ten kawałek to już mogę podbiegać. Tylko gdzie one są? Na dachu? Kiedyś nie było rzeczy na dachu. Bo to, ciężko było się dostać na dach. Co zmusić do korzystania z tych mocy po prostu. No, w pewnym sensie, no. Kinsey, it's locked. Kurde, ale tu się ciężko, wskoczyć. Kopnij w drzwi. A, kopnij w drzwi, fajnie, jestem 5 metrów od ciebie, a kopać w drzwi. Które? A, nie w te. Tu się pojawiły takie elektryczne. Nie wchodź tam! Dobra, przybiegnę tam do ciebie, bo nie wiem, co się dzieje w ogóle. To trochę tak, wiesz, jak pamiętasz, graliśmy w Saints Row 3, ja miałem głos zombie. No. Wiedziałem, co się dzieje u mnie, bo tak troszeczkę, słuchajcie, nie widziałem napisów prawidłowych. Ale cutscenkę masz teraz dobrą, tak? Tak. O, uwaga, jesteśmy na ziemi. Albo to nie jest ziemia. O, tu jest nasze ciało. Zamaskowali. Ale wąs jest. Jest go owoce, to się... I co, już żeśmy z Matrixa wyszli? Chyba za szybko trochę, nie? Dupę też mu zamaskowali. O, jesteś obok mnie. Aha. Urf, urf. To ma jakiś sęć puna? No. Taka akcja była, nie? Już. Takie, tak trochę mi tutaj Far Cry trójeczka przychodzi na myśl. Tak? No, ale który, ten takie... Dragonborn? Far Cry. No, ale dodatek, Dragonborn? No, nie mam. Jaki Dragonborn? Blue Dragon. Jak to się nazywa? A nie Dragonborn, Dragonborn. A no to, albo ze Skyrima powiem. Aj, to nieistotne. Aha. I żygamy w tym samym czasie. Jaka synchronizacja. Idź na dupę na żygę. Mam tak, zamaskowane, nie widzę. Założę się, że byłoby osiągnięcie odblokowane. Zamiast tę grę.
A ty wleciałeś, ty nie wleciałeś na mur. Nie. A czemu ja tak? I znowu żygam. Masz słabszą głowę. Możliwe. A to nie, jest, no bo dlatego, ja wiem dlaczego żygam, bo patrzę na ciebie. Ja też żygam? Nie. Ale ja żygam dlatego, że patrzę na ciebie, no bo daj spokój. Sexy tyłeczek mam. No sexy tyłeczek, tak. Ale widzisz, wreszcie spełniliśmy prośbę widzów, żeby się rozebrali. No, jest, tak, rozebraliśmy się, no, ale za mało osób pisało. Dobra, aha, widzę, że nie ja wiesz, idę do konsoli. Ja idę do konsoli. Jednak wiesz. Tańczę, nie widzisz? Aaa, jest! Jest moc! A już nie ma. I nagle już nie jesteś cipudem. Już nie. Bo masz broń. Ona dodaje power. No, już jest okej, nie? Jakbyś zobaczył, co u mnie się dzieje na ekranie, to byś normalnie chyba... Chyba wolałbym nie. No, a zobaczysz. Ale idziesz? Idziesz. Idę, idę. Nie patrz na mój goły tyłek. Patrz na swój. Mój taki marzyński tyłek. Bierzemy ich. No to jak się z zaskoczenia na ty kurde buraku. Nie jebyś wszystkich, kurde. Ale fajna broń. Znaczy taka trochę. No taka nie, nie, nie lubię takich jednostrzałowców. Nie lubię jednostrzałowców. A widziałeś jak ich sprzątnąłem? To jest po prostu. To jego mogę wziąć? Nie. Gdzie ty biegniesz, ty? A ty gdzie biegniesz? Za tobą biegnę ośle, nie? Tak! Mam znacznik w ogóle gdzieś indziej. No fajnie. Nie wiem, czy tu się idzie. Chyba nie. Chyba nie tam skręciłeś. Chyba. To jest wielka łapa żółta, a ty gdzieś tam leziesz. Spójrzmy do góry? Sekretne areny tam o, są. O, fuck. Jakie to wielkie. No. O kurde. Tu już nie mamy supermocy, nie? Szkoda. No nie. Ale sprint jest. Ale, ale życie praktycznie nie spada z tego co widzę. No bo jesteśmy nadzy. No. Nie rozumiesz tego po prostu. Idziemy na tę egzekucję, tak? Padniemy. Na golasa. No, no, no to... Ale to... Licz się trójbalowy. Prawda? No. Nie celuj do mnie, chłoptasiu. To... Nic co ludzkie nie jest mi obce. No. Broń swojej pozycji. No, to będzie trudno z tą pipkowatą bronią, za przeproszeniem. Co ty gadasz? Nie, ja takich nie lubię. Ja wolę maszynówkę. Chyba najłatwiej to tu po głowach. No zawsze najłatwiej po głowach, prawda? No nie, no wiesz, jak masz maszynowy, to se lecisz. Nie wiem, tam się nie zastanawiasz. Nie, nie celujesz nawet. Tak, no stop czy numer. Nie no, tak to się czekaj, mamy inne bronie, prawda? Nie, chyba nie. Tak. O, no, jest maszynowy. Ale chyba takie... Karabin obcy. Ojej. Oj, podchodzą. No, się widzę. Ja ich tu wezmę, patrz. Zabiją cię! Nie będę cię radował. Oni w ogóle nie są mną zainteresowani. No wszyscy walą do mnie. Dziwisz się, masz wąsy! To wiadomo, że albo z Rosji, albo pedo. O, amunicja się skończyła. Kinsey? No, nie gadaj. Było pewne. Kurde, je. Tato jest mocna, ona się tu odnalazła, jednak. No. W tej części postać Kinsey jest najważniejsza. Zaraz po szefie. A, co to w trailerze. Aha, no tak, to no. To też. To jest w intrze nasz. Czy nie? No nie. Tak. Tak? Mhm. Tak nie do końca chyba udała się nasza misja, prawda? Czy udała się? No, wyszliśmy, nie? Jakby nie patrzeć. Ale ciebie nie wzięli. Boss, I'm the president now.
When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey! I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. Can I fly now? Knock yourself out. Będziemy mogli lecieć? Jaki szał. Jak będziemy mogli lecieć, to naprawdę się postarać. A jak nie, no to jest pipa. Wczytuje się coś. No, ciebie? Mnie też. A, lecimy! Yes. Ale chyba tylko ty lecisz. Ale tak słabo. No. Nie można strzelać. Jak duszę na dół, to lecę do góry, bez sensu. Chyba już popsułem samolot. Co było? No bo jak duszę S, to on do góry, a W to na dół, tak. No jak? Dopiero zacząłem. To może zaczniemy w następnym odcinku. Jak ty się zabiłeś, powiedz mi. To może zaczniemy w następnym odcinku. No może. Dobra, tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Sztyk przy swoich nadzwyczajnych zdolnościach pilotowania statku obcych ucieka z statku matka, tak? Można tak powiedzieć. Mhm. To oglądajcie następny odcinek. A jeżeli nie, to musicie się zadowolić tym, że umarłem. Ja i tak myślę, że nie wyjdziemy z tego Matrixa. Nawet jeśli ta misja się uda. No zobaczymy. Zobaczymy, więc tutaj bądźcie ciekawi, co się wydarzy w kolejnych odcinkach. Póki co nie żyjesz. Póki co ty nie żyjesz. Też masz napisane, że twój partner nie żyje? Nie, mam napisane, że nie żyje. No to ty nie żyjesz. Umarłem. Dobra, tak więc dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Do widzenia, cześć.